Warto wyróżnić pochodzący z XIV wieku kostium twierdzy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kostium ten znajduje się w samym centrum miejscowości. Obowiązkowo trzeba też zwiedzić kościół świętego Jana z końca XVII wieku. Znajduje się on na placu o tym samym imieniu, a wyróżnia się bogactwem stylów od epoki przez renesans do baroku. Przy wyjściu ze statku prosimy o zwrócenie uwagi na tablicę, na której podany będzie czas dyplomacji. Uprzejmie prosimy o punktualne pożycie statku. Proszę, że nie jest to, że